Dobry wieczór, szanowne koleżanki i koledzy. Szanowni Państwo, niepłodność określana jest przez specjalistów zajmujących się jej leczeniem chorobą XXI wieku. Co więcej, problem z płodnością kobiet i mężczyzn pogłębia się, o czym może świadczyć coraz większa liczba par pojawiających się w klinikach leczenia niepłodności. Według ostrożnych statystyk z problemem zajścia w ciążę boryka się co piąta para w Polsce. I choć istnieje wiele metod leczenia niepłodności, to dla wielu par jedyną nadzieją na biologiczne dziecko jest zapłodnienie pozaustrojowe, czyli in vitro. Metoda nie tylko najnowocześniejsza, ale także mająca największą skuteczność. Mimo że in vitro ma ponad 40 lat, a dzięki niemu urodziło się przez ten czas blisko 10 milionów dzieci na całym świecie, eksperci i naukowcy nie ustają w badaniach nad udoskonaleniem tej metody. Nowe techniki pobierania komórek jajowych, transferu plemników, przenoszenia zarodków do macicy, opracowania materiału biologicznego czy wyboru zarodków do umieszczenia w macicy powodują znaczny wzrost skuteczności tego sposobu walki z niepłodnością. O tym, jakie pary powinny korzystać z tych dodatkowych udoskonaleń oraz o najnowszych metodach w procedurze in vitro porozmawiam dziś z profesorem Piotrem Laudańskim z OWI Kliniki, nie tylko znakomitym i doświadczonym specjalistą leczenia niepłodności, ale także naukowcem i współtwórcą nowych technologii pozwalających na jeszcze skuteczniejsze leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Profesor dba także, bo właściwie w OWI Klinice nowości te pojawiają się jak najszybciej, a często także jako pierwsze w Polsce. Wiele par dzięki nim jest teraz już rodzicami. No i zapraszam mojego gościa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry panią. A właściwie już dobry wieczór, bo już ciemno jest za oknem, więc już nam się wieczór zrobił, ale fajnie, że mogliśmy się spotkać, bo już dawno, bardzo dawno się nie widzieliśmy, panie profesorze, już jakiś kawał czas temu. Więc, a byłam u was na urodzinach, no to jeszcze gdzieś się widzieliśmy, ale na wizji nie widzieliśmy się już bardzo, bardzo długo. Ja tylko pokażę właśnie naszym tutaj uczestnikom, jak wygląda budynek OWI Kliniki, który zawsze mnie intrygował, bo jesteśmy tak trochę po sąsiedzku, więc bardzo blisko mam do OWI Kliniki. Tak wygląda właśnie budynek OWI Kliniki i od razu mówię, że OWI Klinika jest to grupa Angelius, to nowoczesne centrum leczenia niepłodności w Warszawie. Ośrodek został założony właśnie przez profesora Piotra Laudańskiego i doktora habilitowanego Piotra Pierzyńskiego, uznanych specjalistów medycyny rozrodu z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu niepłodności, wyniesionym z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą, między innymi w Londynie. OWI Klinika działa właśnie w strategicznym partnerstwie z Centrum Leczenia Niepłodności Angelius, jednym z najbardziej znanych ośrodków w Polsce, działających już w Katowicach od 15 lat i myślę, że tutaj o Angeliusie już nie trzeba mówić, bo wszyscy chyba już znają tą placówkę. A właśnie teraz OWI Klinika jest chyba najnowszą kliniką w Warszawie, no i ma taki przepiękny budynek, środek jest równie piękny i naprawdę aż miło się leczy w takich budynkach. Panie profesorze, no dzisiaj mamy bardzo ważny temat, ja sobie zejdę w bok, o właśnie tak, szanowne panie, oczywiście będziecie mogły jak najbardziej zostawiać swoje pytania pod filmikiem, więc zapraszam, tam gdzie udostępniłam w grupach zamkniętych różnych, to musicie panie wejść do nas na Niepłodni Razem, tam zostawić pod filmem pytanie do naszego pana profesora i będę je oczywiście zadawać, ale najpierw właśnie omówimy temat, po który żeśmy się dzisiaj spotkali. Panie profesorze, z pana doświadczenia, jak na przestrzeni tych ostatnich 10-15 lat zmieniło się in vitro i jego skuteczność? Wraz z docentem Pierzyńskim jesteście bardzo mocno zaangażowani w nowe projekty naukowe. Zdradzi pan jakieś szczegóły, jakie to projekty? Tak, in vitro, dzień dobry panią, jeszcze raz państwu, bo być może też mężowie nas oglądają. Tak, in vitro jako metoda nie jest już metodą sama w sobie nowoczesną metodą. Ta metoda jest już dosyć dobrze opracowana, niektórzy nawet uważają, że jest zamkniętą metodą, w tym sensie, że samo in vitro jako takie nie ma aż tak dużo innowacji w samej metodzie in vitro, czyli w zapłodnieniu pozaustrojowym. Tak?
Oczywiście to się rozwija przez cały czas. Są nowe propozycje stosowania nowych podłóż, obserwacji zarodków, właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić. Więc sama metoda jako taka jest już dosyć dobrze opracowana, ale przez cały czas powstają różnego rodzaju innowacje, tak żeby zwiększyć jej skuteczność, bowiem w ostatnich powiedzmy 10-15 latach nie obserwujemy znacznego wzrostu w skuteczności, pomimo stosowania różnego rodzaju nowych leków, sposobów wsparcia, potem już po zajściu w ciążę, te statystyki właściwie są bardzo podobne, nie ulegają znacznym poprawom. Dlatego istnieje potrzeba wdrażania nowych metod, zarówno na poziomie komórki jajowej, zarodka, ale także endometrium, czyli już po transferze zarodka, tak żeby zwiększyć skuteczność tych metod. I u nas w klinice rzeczywiście staramy się wdrażać różnego rodzaju metody na różnym poziomie, które pozwolą, jakby dostarczają nowe opcje dla pacjentek, którym się nie powiodło, ale także dla tych pacjentek, które rozpoczynają leczenie, bowiem ważne jest, i to jest podstawą w leczeniu niepłodności, żeby takie leczenie przeprowadzić jednak jak najszybciej, tak? Czyli jakby skrócić czas pacjentki do tego, czego pragnie najbardziej, czyli do zajścia w ciąży i ostatecznie urodzenia dziecka. Więc te wszystkie metody służą temu, żeby po pierwsze zwiększyć skuteczność, a po drugie, żeby także ten czas do uzyskania dziecka był jak najkrótszy. No i wprowadzamy różne metody. W tym roku jako pierwsi rozpoczęliśmy wprowadzanie testu do badania receptywności endometrium, który już bardzo dobrze funkcjonuje u nas w klinice. Test Biredy się nazywa. Rzeczywiście stosujemy go coraz więcej pacjentek pyta o ten test. Mamy bardzo ciekawe i dobrze rokujące wyniki u pacjentek. Nawet pokażę potem w następnym etapie rozmowy może przykładowe wyniki. Nawet przygotowałem ze sobą, żeby pokazać, jak funkcjonuje ten test. Więc test receptywności endometrium, który służy do badania okienka implantacyjnego, rzeczywiście dobrze nam to funkcjonuje. A kto może z tego skorzystać, panie profesorze, jakby od razu pan powiedział? Idea w ogóle stworzenia testu była taka, żeby najbardziej korzystały pacjentki, które mają tak zwane nawracające niepowodzenia implantacji. To jest taki stan, w którym pacjentki miały co najmniej 3 transfery dobrze rokujących zarodków i nie doszło do implantacji. Więc wtedy założenie jest takie, że najprawdopodobniej coś jest nie tak z endometrium. To okienko implantacyjne jest przesunięte, jest albo przedreceptywne, czyli jeszcze zbyt niedojrzałe, albo postreceptywne, czyli już zbyt dojrzałe, no i zarodek nie może się tam zaimplantować. Tak? Jednakże obecnie na całym świecie istnieje taka tendencja, żeby takie testy stosować od razu. Jeżeli pacjentkę tylko stać, bo nie są to bardzo tanie testy, ale jeżeli pacjentkę stać, to sugeruje się, że można od razu stosować, żeby od razu wykluczyć ten czynnik związany z nieprawidłowym okienkiem implantacyjnym. Więc tak naprawdę tego rodzaju testy mogą być stosowane przez wszystkie pacjentki, bez ograniczeń. Niemniej, ponieważ testy nie są tanie, my jednak oferujemy, czy zaczynamy mówić pacjentce o takiej możliwości po powiedzmy pierwszej, drugiej nieudanej próbie. Tak? Jeżeli nie wyjdzie, no to wtedy sugerujemy, że rzeczywiście można spróbować, że mamy jakieś opcje dodatkowe, tym się wyróżniamy, że możemy zastosować nowe opcje i możemy dodatkowo zastosować tego rodzaju test. To jest coś, co już jakby funkcjonuje i dosyć dobrze funkcjonuje. Panie profesorze, u Państwa się robi na miejscu te testy i wy wysyłacie gdzieś te testy później? Tak, te testy są stworzone przez mojego, mogę powiedzieć już przyjaciela, bardzo dobrego, znajomego z Estonii, profesora Andresa Salumeca. Mamy naprawdę bardzo dobrą współpracę i ta współpraca w następnym roku, jeszcze będziemy mieli tutaj wspólnie, myślę, z panią Sylwią spotkania na ten temat, będziemy wdrażać nowe testy wspólnie z profesorem Salumecem. On stworzył ten test i my pobieramy, wykonujemy u nas w odpowiednim czasie biopsję endometrium. Taka próbka jest wysyłana do Estonii, do jego firmy, bo on pracuje na uniwersytecie, ale też ma firmę i w tej firmie jest wykonywane oznaczenie w ciągu 10 dni roboczych. Staramy się to ciągle poprawiać, żeby jak najszybciej ten wynik przyszedł. W ciągu 10 dni roboczych mamy wynik i już w następnym cyklu możemy przygotowywać pacjentkę do transferu zarodka. Staramy się to ciągle poprawiać, ale wygląda to obiecująco. Myślę, że będzie funkcjonowało naprawdę dobrze.
Drogie panie, ja widzę, że się od razu wysypało pytanie o cenę. To ja was przekieruję, szanowne panie, na owiklinika.pl i tam jest na samej górze taki paseczek. On się przewija, co prawda, ale jest tam jeden z tych paseczków. To jest właśnie mowa o tym Be Ready. Taki fioletowy, piękny taki baner się wam pokaże. I tam jest również cennik. Wejdźcie sobie, zobaczcie, bo tam jest wszystko opisane. To się tam zapoznajcie. owiklinika.pl. Taki moment jest nowości in vitro. My tam będziemy w ogóle w owiklinice już za 2 tygodnie, będziemy mieli za dwa, no tak, za 2 tygodnie już będziemy mieli następną nowość wprowadzoną, o czym jeszcze potem powiem, więc w tej zakładce nowości in vitro będą ciągle umieszczane, mam nadzieję, że dosyć regularnie nowe testy, które będziemy wprowadzać. Aha, to warto podglądać. Dziewczyny, to od razu namawiam, bo pewnie o tym wszystkim też będzie na Facebooku pisane. Kliknijcie sobie polubienie Facebooka Owi Kliniki, to pewnie będzie wam się wyświetlać, jak coś będzie, jakieś nowości dla was, więc warto obserwować. No dobrze, panie profesorze, no to jaka jest kolejna taka nowość u państwa? Niedawno wprowadziliśmy test nowy. Jest to ciągle na etapie już nie testowania, właściwie wdrażania. Staramy się ciągle dobrze to zintegrować z naszym laboratorium, z naszymi embrioszkami. To jest szczególnie ważne. Jest to taka aplikacja, która służy do oceny zarodków. Tak, ale ona oczywiście nie zastępuje embriologa, bo to jest niemożliwe. Embriolożki nasze muszą wykonać swoją pracę, wykonują, oceniają najlepiej jak potrafią. Niemniej czasami są sytuacje, że mają 2-3 doskonałe zarodki, które wyglądają bardzo dobrze i gołym okiem nie są w stanie dostrzec różnic między zarodkami. Po prostu oko nie jest doskonałe. Tak? Dlatego są potrzebne pewne dodatkowe narzędzia. Mamy takie narzędzie, to jest we współpracy z kolei z Michelle Perugini z Adelaide z Australii. Ona założyła taką firmę, to jest taki naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją. Ona założyła taką firmę, gdzie opracowała taką metodę do oceny zarodków na podstawie ich wyglądu i do tego jest używany taki właśnie algorytm sztucznej inteligencji, który rozróżnia na podstawie cech, takich budowy, morfologicznych cech zarodka, różnice między zarodkami. I oni zbadali w tym swoim badaniu ponad 20 tysięcy zarodków i na podstawie tej ogromnej liczby danych stworzyli takie algorytmy, które podpowiadają ostatecznie embriologom i nam, i który zarodek lepiej rokuje, tak? Czyli jaki zarodek daje szansę, czy szybciej daje szansę na zajście w ciążę. To nie znaczy, że ten inny jest gorszy, tylko że akurat, gdy algorytm podpowie nam, że ten zarodek może warto przetransferować w pierwszej kolejności, no to mamy większą szansę na to, że uzyskamy ciążę. Ta aplikacja jest bardzo prosta w użyciu, nie jest droga, jest tańsza niż test Be Ready. To nie jest szczególnie droga aplikacja. Polega na tym, że po prostu robi się zdjęcie, embrioszka robi zdjęcie zarodków, wrzuca do tego systemu, do systemu komputerowego, do chmury tak zwanej i w ciągu minuty, półtorej minuty uzyskuje wynik. Tak? Także i wynik pokazuje, jaka jest w punktach, bardzo prosto to wygląda, w punktach od 1 do 10, jaka jest szansa danego zarodka na to, żeby uzyskać ciążę. Także jest to taka zupełnie nowa aplikacja, bardzo fajna, podoba mi się to rozwiązanie, dlatego że ono jest szybkie, zupełnie nieinwazyjne, bo tylko chodzi o zrobienie zdjęcia, to jest zupełnie normalne i jednocześnie no, daje jakieś następne nadzieje dla pacjenta, które mają na przykład dużą ilość zarodków, bo są takie pacjentki, zawsze mogą one wspomóc embriologa w pracy i nas też w decyzjach klinicznych. To jest bardzo ważne, a dla pacjentek to jest bardzo ważne, żeby się udało jak najszybciej, tak? Bo to i pieniądze, i czas, i mniej stresu, i no i to jest na wagę złota, tak? Czym szybciej, tym my bardziej jesteśmy bezpieczne. Koszty, stres, oczywiście, wszystko. Dokładnie, dokładnie, to wszystko właśnie się zbiera w jedno, więc czasami naprawdę warto z takich właśnie rzeczy skorzystać, tak? Panie profesorze, dużym też problemem w przypadku właśnie wielu par podchodzącym do in vitro jest też coś takiego jak skurcze i chciałabym tutaj się odnieść do tego komentarza, który tutaj pani też Magdalena, bo też widziałam, że u państwa na stronie coś takiego widziałam o skurczach, a ostatnio bardzo dużo pytań jest na temat tych skurczy, więc od razu tutaj pytanie wkleję. Czy skurcze macicy po transferze mają związek z receptywnością endometrium? Co zrobić, jeśli już wystąpią po transferze? Czy oznacza to niepowodzenie? Tak, trzeba rozróżnić dwie rzeczy.
Tak, jest coś takiego oczywiście jak czynność skurczowa macicy, która może wpływać na niewłaściwą implantację zarodka. To jest temat bardzo dobrze nam znany. Docent Pierzyński, mój przyjaciel i wspólnik Piotr Pierzyński się tym specjalizował przez lata w ocenie czynności skurczowej macicy. Właśnie zrobił doktorat, habilitację, się w tym naprawdę wyspecjalizował i jest coś takiego, jest to dosyć skuteczne, nie zawsze, ale jest, jak ocena w USG czynności skurczowej macicy. Więc możemy za pomocą USG ocenić, jaka jest czynność skurczowa macicy. Robimy tak zwaną pętę przez jakiś czas, mniej więcej 1,5 minuty, oceniamy macicę w takiej statycznej pozycji i oceniamy, jaka jest czynność skurczowa. Jeżeli ta czynność skurczowa jest zbyt duża, możemy wtedy zastosować leki. Są takie leki antagoniści oksytocyny, które dożylnie we wlewie na godzinę przed transferem pacjentce podajemy, żeby zwiększyć szansę na zajście w ciążę. To jest fajna metoda. My widzimy różnicę w niektórych sytuacjach, szczególnie u pacjentek, szczególnie, które mają jakieś nieprawidłowości budowy macicy albo jakieś nieprawidłowości, jakieś na przykład łagodne guzy macicy, tak jak mięśniaki, albo gdy mają adenomiozę. Adenomioza to jest taka choroba wewnętrzna, endometrioza, która też powoduje, że czynność skurczowa macicy może być zaburzona. Lub gdy pacjentka miała liczne niepowodzenia implantacji zarodków. Więc w tych wszystkich sytuacjach, jako metodę wsparcia, możemy zastosować tego typu leczenie z oceną czynności skurczowej. I teraz tak, są dwie sytuacje. Pierwsza to jest taka czynność skurczowa, czyli mocny ból, który pacjentka ma przed transferem. Najczęściej jest to obserwowalne po punkcji jajników. Czyli po punkcji jajników, 2-3 dni po punkcji jajników, pacjentki odczuwają takie kucie w bóle w dole brzucha. To nie jest dokładnie to, co my oceniamy w USG przed transferem. Najczęściej to wynika z jakichś reakcji wynikających z jakby gojeniem się jajnika po punkcji. Macica jest obok, więc ona też na to reaguje. Jest to taki proces troszeczkę ala zapalny w miednicy mniejszej, który powoduje jakby zwiększone. No, też czynność skurczowa, ale ogólnie ból brzucha. Takie kolki różnego rodzaju są odczuwane. I to jest jedna sytuacja. Tego konkretnie za pomocą atosibanu, tego leku, który podajemy, nie możemy wyleczyć. I to niekoniecznie zawsze jest związane z brakiem skuteczności. To, co my możemy skutecznie leczyć, to są takie skurcze, które my widzimy w USG, ale jednocześnie pacjentka ich często nie odczuwa. Czyli to, że pacjentka nic nie czuje, nie znaczy, że nie ma skurczy. I to wtedy pozwoli nam, żeby zobaczyć, czy ma te skurcze, no to wtedy musimy wykonać badanie USG, tak? Więc to są to takie rzeczy, które decydujemy podczas wizyty. Jeżeli jest taka konieczność, to wtedy to stosujemy. Nie u wszystkich pacjentek. Także my zawsze bardzo na wizytach pacjentki, które były i teraz nas słuchają, na pewno tak są sytuacje, wiedzą, że my bardzo dokładnie o tym informujemy, opisujemy to, dajemy takie specjalne formularze, gdzie świadomie informujemy, żeby było wiadomo, co jest oferowane pacjentce, tak? Nie chcemy jakby nic oferować, co do czego nie mamy przekonania. Także tak robimy. Jest to jedna z metod, która przyjęła się od długiego czasu, to stosujemy. Mamy w tym duże doświadczenie. Panie profesorze, wróćmy jeszcze do tej najnowszej waszej aplikacji, bo tutaj pani chciała, żeby doprecyzować, jeżeli są pobrane zarodki, tak, na przykład, nie wiem, jest ich 5 albo jest ich 20, to wszystkie zostają poddane tej aplikacji. Tak. Jeżeli pacjentka decyduje się na tą metodę, to wtedy wszystkie zarodki, które są uzyskane, mówimy o blastocystach, o 5-dniowych zarodkach. Ta metoda nie służy do 3-dniowych zarodków, tylko do blastocyst, tak? Blastocysty na różnym etapie rozwoju. Wczesne blastocysty, ale nawet takie, które są w trakcie wylęgania, tak, hatchingu, więc także można je wtedy ocenić. Więc na każdym etapie blastocysta i każda blastocysta, która będzie uzyskana w trakcie procedury, i pacjentka zdecyduje się na zastosowanie tej aplikacji, będzie oceniona tą metodą, no i potem wspólnie dyskutujemy i omawiamy. Oczywiście cena też jest ważna dla naszych pań. Nie jest drogi test. To przy całej procedurze to jest dwukrotnie tańsze na przykład niż test Biredy, tak? Więc to nie jest aż tak, uwzględniając całą cenę procedury in vitro, uważam, że ta procedura nie jest droga. No tak, to A nie jest. tu się płaci za badanie jednej blastocysty, czy na przykład? Nie. Nie, za kompleksowo, czyli za to, co wyjdzie w danym cyklu, czy za 3, czy za 6 blastocyst, to nie ma znaczenia. Cena jest taka sama, stała. Czyli bez względu na ilość uzyskanych zarodków, cena jest taka stała, bo to jest cena użycia tej aplikacji w chmurze, tak jakby. Więc nie, ta cena jest taka sama. Czy jest jakieś wykluczenie, ktoś, kto nie może z tego skorzystać? Nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście.
Szanowne Panie, to jest tak, że jeżeli w procedurze pacjentka jest tak zwanym poor responderem, to jest taka pacjentka, która ma niskie AMH, słabo na przykład odpowiada i tych zarodków będzie jeden lub dwa, ja wtedy nie sugeruję, żeby używać tą aplikację. No jak są dwa zarodki, to i tak wszystkie musimy przetransferować, tak? I transferujemy najczęściej. No nie ma sensu stosować aplikacji do pacjentów, które mają mało potencjalnie zarodków, więc my nawet nie proponujemy. To najczęściej dotyczy pacjentów, które mają potencjalnie dużo zarodków. Są pacjentki, które na przykład miały w poprzedniej procedurze młode pacjentki do 35 roku życia, które miały, mogliśmy zapłodnić tylko 6 komórek jajowych, bo takie mamy regulacje w Polsce. Ale na następnych procedurach, ponieważ nam nie wyszło, nie uzyskaliśmy zarodków z 6 zapłodnionych, albo jeden na przykład zarodek, a ma bardzo dużo komórek, bo na przykład ma zespół PCO, powiedzmy, i no to wtedy sugerujemy, że jest uzasadnienie medyczne do tego, żeby zapłodnić więcej komórek i możemy uzyskać raptem znacznie więcej zarodków, tak? Zakładamy, że może być więcej, więc wtedy na wizycie proponujemy, mówimy, że mamy taką opcję, może być potencjalnie tym razem więcej zarodków, 5, 6 blastocyst, tak, na przykład, bo tego też nie możemy przewidzieć na pewno i że warto użyć tą aplikację dlatego, żeby jak najszybciej podać najlepszy możliwy zarodek, tak, przy oczywiście wsparciu embriologa. Czasami jest tak, że embriolog w ogóle nie będzie potrzebował tej aplikacji, bo ona sama na podstawie wyglądu i swojego doświadczenia powie, że absolutnie ten trzeba podać. Bywają sytuacje, że aplikacja coś podpowie, a embriolożka nasza powie, że ona zdecydowanie uważa, że ten powinien być w pierwszej kolejności. I zawsze sugerujemy się tym, co mówi embriolożka. Dla nas embriolodzy są najważniejsi tutaj. To jest taka metoda wspomagająca. No właśnie chciałam zapytać, czy to Państwo razem podejmujecie właśnie tą decyzję, tak? Czy to embriolog? Znaczy ja się sugeruję, ja nie jestem embriologiem, tak? Więc ja oczywiście się znam, ile muszę na embriologii. Przez cały czas o każdych zarodkach rozmawiamy razem. Ja bardzo chętnie to zresztą robię, lubię to robić. Piotr Pierzyński też zresztą. Więc my sobie często rozmawiamy o tym wszystkim. To jest wspólna decyzja, ale no oczywiście najbardziej kompetentnymi osobami w tym przypadku są doświadczeni embriolodzy. To jest, trzeba o tym pamiętać, że to jest nie do przecenienia. A panie profesorze, jak teraz jest w obliklinika? Czy podajecie właśnie zarodki w trzeciej dobie, czy jak to jest u państwa? Bardzo się staramy podawać blastocysty w piątej dobie, ale są sytuacje, że oczywiście w trzeciej, jeżeli widzimy, że być może pacjentka będzie miała niedużo tych zarodków i jest troszeczkę większa szansa na to, że w trzeciej dobie, żeby dać szansę zarodkowi, żeby dojrzał jakby w macicy w bardziej naturalnym środowisku, to wtedy podajemy w trzeciej dobie także. To wszystko zależy też od wywiadu, od tego, co było wcześniej, jaka była skuteczność poprzednich procedur, troszeczkę też od wieku pacjentki. No, to jest dosyć indywidualne, to jest właściwie temat rzeka na temat tego, co można robić, ale my mamy zdecydowanie duży wskaźnik pięciodniowych transferów pięciodniowych zarodków. Dużo robimy transferów blastocyst. Panie profesorze, nie zawsze. Nie zawsze. Jest takie pytanie, no już na część pan odpowiedział tego pytania, bo chodzi o blastocysty, ale jaka jest skuteczność właśnie oceny zarodków nowego rozwiązania w ramach przeprowadzonych badań klinicznych? Ta skuteczność jest okazuje duża. Ja zawsze jak widzę takie bardzo optymistyczne wyniki, to zawsze jestem z natury ostrożny. Bo wiem, że w medycynie jak ktoś podaje swoje skuteczności, na przykład powiedzmy o 20% większe niż coś, co jest powszechnie przyjęte, to ja jestem zawsze ostrożny, tak? Bo ja 20% to jest bardzo dużo, tak? Czyli jeżeli coś było dotychczas miało 30%, a ktoś przedstawia mi publikację i pisze, że z tej publikacji wynika, że to jest 50%, to jestem zawsze ostrożny, bo ja wiem, że w medycynie tak nie ma. Nie ma takich przełomów. To są przełomy, 20% to są przełomy na zasługujące czasami na Nobla nagrodę. Znaczy nie ma takich praktycznie odkryć. To są rzadkie sprawy, ale ta publikacja Michelle z Australii, ogromna publikacja w Human Reproduction, wykazała, że rzeczywiście ta skuteczność może być nawet do 10% wyższa, tak? W zależności od tego, jaka jest kwalifikacja pacjentki. Czyli to jest dużo, bo jeżeli. Szanowne panie, my mówimy w in vitro o różnicy w skuteczności, która w procentach jest, dotyczy procentów, to nie jest dziesiątek procentów, to nie jest, że ktoś wprowadzi nową metodę i będzie miał 60% skuteczności, gdy normalnie jest 30%, bo to jest niemożliwe, ale my walczymy o każdy zarodek, tak? Każdy zarodek jest ważny, czyli każdy procent skuteczności jest dla nas ważny, istotny. Więc jeżeli ja mogę pacjentkom zaoferować metodę, która jest tylko o kilka procent bardziej skuteczna nawet, to ją zaoferuję, bo wiem, że te kilka procent to jest bardzo dużo. Jeżeli pacjentka przeszła dwie nieudane próby i ma już początki stanów takiego załamania psychologicznego, psychicznego, dużo pieniędzy zostało wydanych na to, no to każdy procent się liczy, tak?
Tak, no, no zawsze każda z nas potem szuka tylko, żeby cokolwiek, cokolwiek, nawet chyba szamańsku byśmy się poddały. Oczywiście, że tak, i dlatego ja bardzo będzie wspólnie w klinice, w owej klinice mamy politykę taką i będziemy ją mieli, dopóki zdrowie będzie, wprowadzać nowe różne udoskonalenia po to, żeby wyłapywać te pojedyncze procenty. Tak, tak naprawdę walczymy tutaj o pojedyncze procenty i proszę mi wierzyć, że nie ma tutaj czary mary żadne. Tak? To nie jest tak, że my jesteśmy cudotwórcami i jakieś będziemy wymyślać niestworzone rzeczy. Będziemy dostarczać metody, które krok po kroku będą systematycznie zwiększały skuteczność naszego działania. O to nam chodzi. Panie profesorze, ja wiem, że jesteście i pan Piotr Pierzyński, jesteście pasjonatami tego, co robicie. Skąd bierzecie taką, czerpiecie taką właśnie, raczej no może nie wiedzę, ale właśnie, że na przykład bierzecie teraz na stół, dobra, bierzemy teraz ten temat i nad tym tematem się pochylamy. Bo to jest tak, że my, nad innym tematem. My wiemy, że te metody in vitro jest wspaniałą metodą, nie ma lepszej. Jeśli chodzi o leczenie niepłodności. To jest nagroda Nobla była przyznana za metodę in vitro. To jest wspaniała, unikalna metoda. Fantastyczna, ale jej skuteczność ciągle nie jest doskonała. Tak? Czyli ciągle zostawia wiele do życzenia. Wiele pacjentek pozostaje bez dzieci. Zdajemy sobie z tego sprawę. Przeżywamy to wspólnie. Tak? I no, pacjentki tutaj nas najbardziej inspirują. No, każda pani, która nawet słucha dzisiaj, była na wizycie, wie, ile czasu poświęcamy, jak staramy się wczuwać w różne sytuacje. Mimo tego przepracowania zawsze staramy się wczuwać w te sytuacje. Więc te pacjentki tak naprawdę dostarczają nam głównych inspiracji, oprócz tego, że jest to taka, chyba ja i Piotr mamy w sobie taką naturalną ciekawość po prostu świata. Także to tak jest, że medycyna rozrodu także dostarcza dużo różnych ciekawych rozwiązań i to same w sobie jest ciekawe. Także. Panie profesorze, zanim zadam kolejne pytanie pani Basiu, przeczytam zaraz pytanie do pana profesora. Jeszcze chwileczkę cierpliwości. Drogi panie, zaraz pokażę te pytania. Ale właśnie pytanie jeszcze jest takie, nie wiem, czy wyświetliłam. Widzę to pytanie, tak. O, właśnie, właśnie, to jakby pan tak jeszcze był uprzejmy odpowiedzieć. Oczywiście. Bardzo fajne, bardzo dobre pytanie. Czy jest jakaś korelacja pomiędzy wynikami preimplantacyjnego screeningu genetycznego i metodą Life Whisperer? Nie, w tym momencie nie ma. To jest dobre pytanie. O co chodzi w tym pytaniu? Metoda PGS, preimplantacyjna screening genetyczny, polega na tym, że się bada zarodek, robi się biopsję zarodka i ocenia, czy jest tam wada genetyczna, aneuploidia, choć głównie aneuploidia, nie tylko. Czy na przykład zespół Downa, zespół Edwardsa, Paton, czy inne. I jeżeli założenie jest takie, że jeżeli zarodek ma wadę, to tego zarodka nie podajemy, bo raz, że jest większy wskaźnik poronień, a dwa, że no nie jest etycznie podawać nieprawidłowy zarodek, a trzy, że powinno to teoretycznie zwiększyć szanse na urodzenie dziecka, co nie jest prawdą, bo okazuje się, że ta metoda tak do końca nie działa. I nie ma takich badań, które korelują tą metodą Life Whisperer z metodą PGS, ale od razu mówię, pracujemy bardzo intensywnie na tym i od początku następnego roku zaczynamy robić duże badania własne. Będziemy oferować nawet te testy dla pacjentek, także proszę być czujnym. Będziemy między innymi korelować wyniki oceny zarodków za pomocą sztucznej inteligencji z badaniami genetycznymi. Także takie badania będziemy prowadzić już. Jesteśmy po bardzo zaawansowanych rozmowach w tym kierunku i pandemia to wszystko niestety troszeczkę utrudnia, ale jak się uspokoi ta sytuacja, to zaczniemy bardzo poważnie działać w tym kierunku. No dobra, to teraz pytanie pani Basi, która tak prosi, żeby zadać. Pani Basiu, proszę bardzo. Proszę bardzo, no to już przeczytam. Panie profesorze, po wielu latach w końcu zdiagnozowano mnie endometrioza, adenomioza, polipy. Nigdy nie byłam w ciąży, nie byłam wcześniej operowana. Jestem już po laparoskopii, mam 8 dni po transferze blasty, 4AB i 5CB, brak objawów. Jakie mam szanse? Co mogę zrobić? To takie bardzo ogólne pytanie. No oczywiście pani jest bardzo obciążona, no bo endometrioza, adenomioza, operacja. Miała pani dwa nieudane transfery, dwóch blastocyst.
Nie wiem, czy pani ma jeszcze zarodki. Tak, to pozostaje pytanie, czy pani jeszcze zostały jakieś zarodki. Oczywiście, że ma pani szansę, jak najbardziej. Jest kilka rzeczy, które można zrobić. Właśnie można między innymi ocenić bardziej precyzyjnie, jeśli miałaby pani następną próbę in vitro, ocenić te zarodki. Ta aplikacja jest tutaj jakąś wspomożeniem, ale zbadać okienko implantacyjne, możemy to zrobić. Jeśli chodzi o endometriozę, możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. To też oferujemy w klinice. Od jakiegoś czasu już robię te testy. Myślę, że za jakieś 2 tygodnie to już na stronie internetowej umieścimy, bo chcieliśmy na razie sprawdzić jeszcze tak bardziej klinicznie, jak to funkcjonuje. Na przykład ocenić stan zapalny endometrium. U pacjentek z endometriozą występuje częściej przewlekłe zapalenie endometrium i może być także nieprawidłowy mikrobiom. Mikrobiom to jest taki jakby stan, mikrobiom jest to występ, jakby jest to taki stan fizjologiczny polegający na tym, że ocenia się całokształt, czy wszystkie możliwe patogeny, które występują w endometrium. Tak. Można to zrobić za pomocą bardzo innowacyjnych metod, tak zwanego sekwencjonowania nowej generacji. Są takie testy, jest test EMMA, się nazywa test, który służy do oceny mikrobiomu endometrium, a drugi test się nazywa ALIS, to jest taki test, który służy do oceny przewlekłego zapalenia endometrium. Te testy właśnie stosujemy w klinice i pacjenty, którym nie wychodzą implantacje, to oprócz tego, że badamy receptywność endometrium za pomocą testu Biredy, to będziemy teraz oferować także badanie stanu przewlekłego zapalenia endometrium. Dlaczego to ma znaczenie? Bo jeżeli pacjentka ma nieprawidłowy mikrobiom, prawidłowy mikrobiom to jest taki, gdzie głównie występują połeczki kwasu mlekowego. One występują w 90%. Wtedy jest wszystko dobrze, ale jeżeli występuje mniej tych połeczek kwasu mlekowego, my mówimy dysbioza taka występuje, tak zwana, to wtedy możemy sugerować pacjentki na przykład przyjmowanie probiotyków, tak, które troszeczkę poprawią jakby sytuację bakteryjną endometrium. Tak, to jest ważne. I dodatkowo wykonując test ALIS, który służy do oceny około 10 różnych bakterii, możemy zobaczyć, która bakteria występuje, a nie powinna tam występować i możemy ją konkretnie leczyć za pomocą antybiotyków. Tak? Czyli u pacjentek, które mają nieudane implantacje, możemy zastosować tego rodzaju testy. Tak? I te testy, czyli receptywność endometrium, test EMMA, ALIS, to co z testem receptywności oferujemy ocenę przewlekłego stanu endometrium, tak zwany antygen CD138, to już oferujemy, to przez cały czas jako kompleksową ocenę endometrium oferujemy. Więc stosując te wszystkie metody, możemy pomóc. Oczywiście są to drogie metody. Tak? Te testy, o których mówię, do badania mikrobiomu czy oceny przewlekłego stanu endometrium są bardzo drogie. Niemniej ja bardzo teraz ostro negocjuję z firmą, która to dostarcza, uświadamiam im, że na Polski, bo to są ceny, ja uważam, zupełnie jak na zachodnią Europę, że jeśli chcą wejść na polski rynek, to muszą zwiększyć znacznie, niemalże o połowę te ceny tych testów, bo to będzie za drogo. Niemniej no, są to kolejne rzeczy, które możemy jakby zaoferować. Jeżeli jest adenomioza, jak pani miała adenomiozę, no to tutaj ocena czynności skurczowej macicy z podaniem atosybanu też może wchodzić w grę. No, jest kilka rzeczy, które są potencjalnie do omówienia. Pani Magdalena K. pyta się, na ile cykli działa ten test, bo jeden lekarz mówi, że tylko na jeden, a od innego usłyszałam, że na kilka. Skąd takie sprzeczne informacje? Chyba o test Biredy pani tutaj się pyta. Tak, jeżeli wszystko zależy od wieku pacjentki. Jeżeli pacjentka jest w zaawansowanym wieku rozrodczym, po 40 roku życia powiedzmy, jej cykle są coraz bardziej nieregularne, coraz mniej regularne, z cyklu na cykl, to wtedy ten test swoją jakby ważność w wyniku będzie utrzymywał krócej. Ale jeżeli jest to kobieta w miarę normalnym wieku rozrodczym, tak, to ten test utrzymuje swoją ważność na dłuższy okres czasu. I absolutnie do 6 miesięcy nie ma żadnego problemu. Hiszpanie nawet pokazują ze swoim testem ERA, pierwszy, który zresztą powstał na rynku, że takie wyniki się mogą utrzymywać rok i dłużej. Także to nie jest prawda, że w następnym miesiącu nie, bo i tak większość cykli, w którym podajemy zarodki, robimy za pomocą hormonów, hormonalnej terapii zastępczej, więc te wyniki się przekładają na następne miesiące. No dobrze, takie pytanie jeszcze wpadło, panie profesorze. Czy aplikacja LIFE różni się od metody poklatkowej? Już tłumaczę. Metoda poklatkowa, czyli metoda za pomocą embrioskopu, różni się. Oczywiście, że różni się. Do czego innego służą te metody? Znaczy, efekt końcowy ma być taki sam, ale co innego się bada. Za pomocą metody poklatkowej, metoda poklatkowa polega na tym, że robi się za pomocą takiego skomplikowanego urządzenia prześwietlenie tak jakby zarodków. I w czasie rzeczywistym obserwuje zarodek od samego początku, od zapłodnienia do blastocysty. Tak?
Może przez cały czas możemy uzyskać obraz zarodka, jak się dzieli. Tak? Czyli najpierw dwa blastomery, cztery, osiem blastomerów, potem powstaje morula i na koniec blastocysta. Tak? Więc to możemy obserwować. I to jest fajne, bo pokazuje historię rozwoju zarodka. Tak? Ale nie pokazuje efektu końcowego, czyli jaka jest zależność między efektem końcowym, czyli wyglądem zarodka, a ciążą. Takich badań nie ma, jeśli chodzi o metodę poklatkową. One będą być może w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy nie ma. To, co zostało zrobione z metodą Life Whisperer, to jest pokazany efekt końcowy, czyli wygląd zarodka, a ciąża. Czyli to, co nas tak naprawdę najbardziej interesuje. Czyli ja za pomocą, ja też miałem okazję pracować z metodą poklatkową, to jest naprawdę fajne i dużo możemy się nauczyć na podstawie tej metody, to pokazuje, jak ten wygląda zarodek, jak on się rozwija i czy jest mniej lub bardziej prawidłowy. Mniej wiemy, jeśli chodzi o tę metodę, ciągle mniej, bo być może niedługo będą takie badania, które to pokażą. Na razie nie ma dobrych badań. Mniej wiemy na temat tego, jak wynik embrioskopu koreluje z ciążą. Więc na tym etapie wydaje się, że te metody nie są równorzędne do końca. Panie profesorze, to pytanie, które zadam, muszę je zadać, bo ostatnio po prostu fruwa po internetach wszędzie. Jestem bardzo ciekawa, a może będzie dla panów znowu jakąś tam inspiracją do działania w tym temacie, żeby coś jeszcze, nie wiem, więcej, lepiej. No a przede wszystkim, żeby jakąś tutaj informację dać jednoznaczną, bo widzę, że po prostu różne rzeczy o tym się pisze. I już czytam. Ostatnio coraz więcej klinik zagranicznych stosuje hormon wzrostu. Różne kliniki stosują jednak ten hormon od różnych dni i w różnych dawkach. Czy mają Państwo doświadczenie w stosowaniu tego leku, aby poprawić jakość komórek przy AMH poniżej 1, a nie tylko uzyskać o 1-2 komórki więcej? Oczywiście, że mamy, stosujemy hormon wzrostu z pełną świadomością. Ja dużo czytałem, mam doświadczenie, też stosuję hormon wzrostu, ale muszę zmartwić Panią niestety, bo jest tak, że są różne schematy. Tak naprawdę nie ma wielkich różnic między tymi schematami. Ja się staram krótko stosować hormon wzrostu z dwóch przyczyn. Nie ma różnicy między schematami, czy się go długo stosuje, czy krótko. Po drugie, jest on drogi, jest to drogi lek, tak? Jedna w tych dawkach, które my stosujemy, 7,5 jednostek, to jest 2,5 mg, to 2,5, jedna ampułka ma 5 mg, tak? Czyli to jest 15 jednostek, czyli to starcza na 2 dni, bo ja stosuję 7,5 jednostki dziennie od 7 dnia stymulacji do dnia zakończenia stymulacji, czyli w rzeczywistości pacjentka zużywa dwie ampułki, czyli za dwie ampułki, a to kosztuje około 500 zł za ampułkę, czyli w sensu są duże koszty, więc jeżeli i efekt końcowy tego krótkiego protokołu, który my stosujemy, to jest tak zwany środkowy folikularny protokół z hormonem wzrostu, jest właściwie taki sam, jak jest stosowany hormon wzrostu dłużej, ale Pani mówiła, czy można poprawić AMH i że więcej uzyskać niż 1-2 komórki. Obawiam się, że pacjentek, które są tak zwanymi półresponderami, czyli mają właśnie małe AMH, niską rezerwę jajnikową, niestety nie. My tak naprawdę ten hormon wzrostu, czy cokolwiek, co dodajemy do naszej metody, cokolwiek byśmy nie próbowali, to naszym sukcesem jest uzyskanie właśnie o 1 lub 2 komórki więcej niż normalnie. Bo tam każda komórka jest ważna. Te pacjentki z zasady mają mało komórek. I niestety no, nie mam dobrej informacji takiej, że jeżeli pacjentka normalnie miałaby 3 komórki, a ja podam taki cudowny lek, który raptem spowoduje, że będzie 7 komórek. No tak nie ma, tak? Bo pęcherzyki na początku mają liczbę pęcherzyków, jaką ma pacjentka, i my nie możemy zrobić, że będzie więcej za pomocą tych leków. Takich cudów nie ma, bo to byłaby skuteczność, tak jak już mówiłem, większa niż 50 czy 100%. W medycynie to się rzadko zdarza. I te metody, tak jak hormon wzrostu, które chętnie stosujemy w określonych sytuacjach, one nam poprawiają oczywiście szanse, ale to też nie są cuda, tak? To są po prostu metody wspomagające. Panie profesorze, jeszcze takie pytania. Panie się pytają, zamrożone blastocysty, czy możemy aplikację też zastosować przy zamrożonych blastocystach? Nie, właśnie nie, dlatego że no, jak mamy zamrożone blastocysty, to możemy rozmrozić powiedzmy jedną blastocystę do transferu, ale no i możemy ją ocenić tą aplikacją. Ta aplikacja powie nam, tak? Ale ta metoda najlepiej funkcjonuje wtedy, kiedy mamy kilka jednocześnie ocenianych zarodków i wtedy możemy wybrać ten, który szybciej daje nam szansę. Bo jeżeli już mamy zamrożony zarodek, no to nie ma sensu płacić. Po prostu go podamy, tak? Jak on nam przeżył odmrożenie, to trzeba go podać, a nie oceniać, bo co da ta ocena? Już nic nie da i tak musimy podać ten zarodek. Tą metodę trzeba zastosować w pierwszym etapie, tak? Zanim się zamrozi zarodek. To pewnie z dawstwem zarodków jest to samo pewnie. Taka sama sytuacja. No dobrze, od pani Agnieszki teraz pokażę tutaj pytanie,
Agnieszka M, Agnieszka M, Agnieszka M. Dobra, już tu pani Agnieszko, bo chyba się nie znamy z panią Agnieszką. Bach, takie pytanie. Jak podwyższyć skuteczność in vitro przy zastosowaniu własnych gamet w przypadku kobiety 42 lata? Wyniki pozostałe w normie. Mężczyzna 40 lat, 32% fragmentacji DNA, 1% morfologia, 7 tydzień poronienie, 3 transfery, 5-dniowych blastocyst, 4 BB, beta HCG zawsze 0. Jak podwyższyć skuteczność in vitro? Ja to zawsze tak byłem uczony od początku, jak się uczyłem medycyny, że tak podstawową przyczyną niepłodności są trzy przyczyny niepłodności. Podstawowe to profesor Szamatowicz, tak, ojciec in vitro w Polsce, mówił, że jest wiek, wiek i wiek, tak, są trzy przyczyny, a reszta to są wszystko drobne przyczyny, tak, tak, tak. Więc to jest oczywiście duże uproszczenie, tak nie jest w rzeczywistości, ale 42 lata niestety to jest zaawansowany wiek rozrodczy i pomimo, że możemy uzyskiwać blastocysty i uzyskujemy blastocysty, to ich jakość nie będzie taka, jak u kobiety, która ma 36 lat, będzie mniejsza, więc niestety, pomimo, że u pani partnera ta fragmentacja jest większa, to mimo wszystko jakość komórek jajowych w wieku 42 lat jest już na przykład znacznie niższa niż u kobiety, która ma 39 lat, powiedzmy. Tak? Te 3 lata zrobiły różnicę. Tak? Jeżeli pacjentka ma 32 lata, a 35, to ta różnica nie jest taka duża. A jeżeli kobieta ma 39 i 42, 43, no to wtedy ta skuteczność in vitro bardzo spada. Niestety nie ma dobrych metod, żeby poprawić biologię. Biologia jest bezwzględna w tym sensie, że no jakości, ilości, no ale jakości komórek jajowych nie możemy poprawić jakimiś cudownymi lekami. Są różne sposoby oczywiście. U takich pacjentek stosuje się właśnie hormon wzrostu, między innymi DHA, koenzym Q. No próbujemy różne rzeczy, ale to są wszystko suplementy. Hormon wzrostu może mniej jako suplement. Jakoś tam próbujemy pomóc, tak? Niemniej nie ma cudownych sposobów na to, żeby poprawić skuteczność. Nawet, powiem paniom szczerze, że gdy mam taką sytuację, to ja niespecjalnie sugeruję wykonywanie testu receptywności endometrium. Tak? Bo ja wiem, że to nie zależy tutaj w tym przypadku od okienka implantacyjnego, a bardziej od słabej jakości zarodka, który wynika po prostu z już słabej jakości komórki jajowej. Tak? Więc tu trzeba być uczciwym do pacjentek i no i mówić po prostu, jak jest. Próbować trzeba, to nie jest tak, że się w ciąże nie zachodzi. Zachodzi i się, pacjenci zachodzą w ciąże. Niemniej ta skuteczność już jest rzędu procent, tak? Kilku, tak? Procent. To nie jest kilkanaście procent, tak? To trzeba mieć świadomość. W wieku 42-3 lat ta skuteczność jest niższa niż jeszcze 2-3 lata wcześniej. Panie profesorze, oglądają też na panie, które no czasami są mniej jeszcze doświadczone w naszych tematach, więc taka prośba krótka, jaka jest norma AMH, jakby pan wspomniał? 0,7 między 0,7 i 1,1 w nanogramach mówimy, jest to taka norma, która no, jest dolną granicą normy, to są takie między 0,7 i 1,1 to są graniczne wartości, wtedy już pacjentki są traktowane jako pacjentki, które potencjalnie mają niską rezerwę jajnikową i no, jako takie musimy je traktować z odpowiednimi konsekwencjami pod postacią odpowiedniego leczenia, większych dawek leków, odpowiednich protokołów itd. No dobrze, i jeszcze tu pani Angelice odpowiedzmy, bo też jestem ciekawa, jak to u państwa jest właśnie w klinice. Czy rzeczywiście nie podaje się teraz enkortonu tak często jak 3 lata temu, że nie ma badań mówiących, że pomaga on przy zajściu w ciążę? Szanowne panie, ja osobiście jestem przeciwny o tak sobie podawaniu enkortonu. To jest silny steryt. To jest lek, który się podaje w bardzo określonych stanach, zaburzeniach. Tak, różnego rodzaju chorobach autoimmunologicznych czy innych chorobach, czy na przykład w ciężkim COVID-zie, to się podaje inny akurat tam deksametazon, ale w razie sterydy jako takie się podaje w jakichś ciężkich zaburzeniach immunologicznych, stanach zapalnych. Proszę pamiętać o tym, że niepłodność jako taka mało kiedy powodowana jest przez stricte immunologiczne przyczyny. Są zaburzenia immunologiczne różnego rodzaju, ale nie tak nasilone mocno, że trzeba byłoby je leczyć za pomocą enkortonu. Ja wiem, że on jest bardzo popularny i są lekarze, którzy to promują i do dzisiaj bardzo dużo używają, ale naprawdę nie ma żadnych wiarygodnych badań dużych, które pokazywałyby skuteczność jego stosowania. Tak się stosuje, ja to akceptuję, nie chcę z tym walczyć na siłę, bo wiem, że no, tak po prostu jest przyjęte. Niemniej każda pacjentka ode mnie usłyszy to samo.
Ja nie jestem zwolennikiem podawania silnych leków wtedy, kiedy nie mam przekonania do tego, że mogę pomóc. Szczególnie przez długi okres czasu. Bo ten kortyzon czasami jest zupełnie nadużywany. Jest podawany przez długi okres czasu, w okresie przed zajściem w ciążę, potem w trakcie ciąży jeszcze. Nie, nie. To nie, to już wolę stosować kwas acetylosalicylowy w małych dawkach dłuższy okres czasu, bo wiem, że przynajmniej nie zaszkodzę, tak? Czy nawet fraksyperynę w małych dawkach, bo wiem, że nie zaszkodzę. A N-korton jest dosyć silnym lekiem i nie mam przekonania, osobiście, ja osobiście nie stosuję. No dobrze. Monika, moja koleżanka Monika pyta, czy przy mięśniakach macicy skurcze są większe? Tak. Mogą być większe. Tak, macica jest wtedy ma troszeczkę, to już o tym wspominałem właśnie, macica ma troszeczkę nasiloną czynność skurczową, dlatego że ta mięśniówka ma nieprawidłowy kształt, bo mięśniaki zniekształcają macicę. I tak, może tak być. Niemniej niewymagana jest zawsze operacja mięśniaków. Trzeba pamiętać, że po 35 roku życia to więcej niż połowa kobiet ma mięśniaki. Więcej niż połowa, a w okolicach 40 roku życia to już chyba z 70%. Czyli to są powszechne zmiany. I większość mięśniaków, gruba większość nie wymaga żadnej interwencji. Nawet jak tam trochę jest zmieniona czynność skurczowa, ona nie przeszkadza, zachodzą w ciąży, nie ma problemu, nie martwimy się. Martwimy się, gdy one są duże lub na przykład zniekształcają endometrium, czyli widzimy, że przeszkodę jakąś mogą stanowić. No to wtedy tak, ale z zasady większość mięśniaków nas nie martwi. Ja czasami nawet, mi się zdarzyło nawet nie powiedzieć pacjentce, że jakiś tam mały mięśniak miała pół centymetrowy. Potem przy następnej wizycie powiedziałem, pacjentka była zdziwiona, że wcześniej nie powiedziałem, dlatego że to są rzeczy, które w pewnych sytuacjach nie odgrywają roli. Jeśli jest podsurowicówkowy, daleko, mięśniaczek mały, tam centymetrowy, to nie ma to znaczenia. No dobra, jeszcze tutaj takie pytanie wpadło. Próbny transfer, panie profesorze, jest coś takiego jak próbny transfer, właśnie no, przy tych mięśniakach macicy. Tak. Próbny transfer stosujemy, jeżeli widzę, podejrzewam, że mogę mieć potencjalny problem z transferem w USG, widzę jakieś podejrzenie, zmiany w okolicy szyjki macicy, jakieś potencjalne, jakieś tyło zgięta macica, jakieś nieprawidłowości. Wtedy tak, wtedy stosujemy próbny transfer po punkcji jajników, po prostu pacjentkę prosimy jeszcze na wizytę kontrolną i z tym płynem pęcherzykowym, który uzyskujemy w trakcie punkcji podajemy troszeczkę tego płynu do macicy, ale to chodzi głównie też o sprawdzenie przebiegu szyjki macicy. To nie zawsze pokazuje nam, jak jest naprawdę, nie odzwierciedla sytuacji, dlatego że czasami parę dni później, jak już robimy transfer po punkcji, znowu się zmieniają warunki anatomiczne, może być inaczej. Niemniej tak, wykonuje się, ja może nie robię tego rutynowo, ale tak. Panie profesorze, to jeszcze się dopytam. Czy w związku z tymi nowościami, które u Państwa są, bo one są tylko u Państwa w klinice, tak? Myślę, ja nie obserwuję za bardzo innych stron, trudno mi powiedzieć. Na razie my się koncentrujemy na tych rzeczach, żeby były przez cały czas nowe. Teraz właśnie bardzo mocno pracuję nad wdrożeniem też tych testów do badania mikrobiomu i przewlekłego zapalenia endometrium. Myślę, że to jest taka fajna nowość, fajna alternatywa, trochę droga niestety, no ale będę walczył mocno z tym panem Alberto z Hiszpanii, który tutaj mocno intensyfikuje działania, żeby to wprowadzić, żeby jednak zmniejszył te ceny. W każdym razie tak, no będziemy tutaj starać się to wprowadzać. Przyprowadzić pana na naszą grupę, to spróbujemy tu siłą kobiecą, no. Żeby było taniej. On już chciał przyjechać, tylko pandemia to wszystko zepsuła, on już to 3 razy chciał przyjechać, no ja go jeszcze powstrzymywałam ostatnio, że i tak by chyba nie przyleciał. Jak przyleci, to ja go tutaj odpowiednio... Tak, ustawić, tak, ale możemy tak. Przed kamerę go wrzucić też, my tak. Spróbujemy wam powiedzieć, co nieco. Ale dobra, wrócę do swojego pytania. Czy te nowości, które tam państwo u siebie macie, czy one wykluczają w jakiś sposób, nie wiem, ten scratching endometrium, embryogulu i tak dalej, i tak nie, dalej? Nie, to są... Scratching endometrium, ja jestem... To jest dosyć bardzo prosta metoda, bardzo kontrowersyjna. Są fajne badania, które pokazują, że kompletnie dobrze zrobione badanie nie ma to znaczenia, ale w pewnej grupie pacjentek tak. Właśnie u pacjentek przy nawracających niepowodzeniach implantacji okazuje się, że tak, jeśli dobrze jest to przeprowadzone, ale co jest fajne w tych metodach, które oferujemy, że na przykład jak wykonujemy badanie za pomocą testu Biredy, to musimy zrobić biopsję endometrium w cyklu poprzedzającym, to jest scratching. Bo robiąc biopsję, my robimy scratching. Mamy tą pipellą, tą kaniulką, po prostu poruszamy i uszkadzamy trochę endometrium. To scratching polega na takim uszkodzeniu, na podszarpaniu takim tego endometrium. I my to robimy. W rzeczywistości każda pacjentka, która ma test Biredy u nas zrobiony, czy biopsję endometrium w innym celu,
to ma taki scratching robiony. Także takie rzeczy się robi. Panie profesorze, od pani Agatki tutaj pytanie takie wpadło. Pani Agatka, 14, 12 mam histeroskopię. Kiedy będę mogła dalej starać się o dziecko? I czy to prawda, że po tym zabiegu łatwiej zajść się w ciążę? To właśnie zależy jaka histeroskopia. Jeżeli to jest tylko diagnostyczna histeroskopia, że tylko się wsadza kamerę do macicy, tak, umieszcza się w macicy i się ocenia, to można od razu się starać w następnym cyklu, bo jeśli nie był żaden zabieg przy okazji zrobiony, to nie jest problem. Sama histeroskopia też działa troszeczkę, przy okazji każdej histeroskopii troszeczkę się porusza ten endometrium, trochę taki efekt scratchingu jakby jest. Tak? Zresztą każdy, kto się zajmuje niepłodnością, tam nawet biopsję troszeczkę jak pobiera tego endometrium, no to jest ten efekt. Więc tak się robi, nie jest to problem, ale jeżeli w czasie histeroskopii, jest to operacyjna tak zwana histeroskopia, się usuwa jakieś zmiany, na przykład mięśniaki, polipy duże. Wycięcie polipa, wycięcie. Pani Agata. Zależy jak. Jeżeli polip jest na szypulce, takiej cienkiej, i my tylko odetniemy szypulkę, to w ogóle nie ma problemu. To pacjent może w ciąży zachodzić szybko. Ale jeżeli ten polip, czy to wtedy już w mięśniach tak może być, wyrasta nam jakby w miometrium, czyli w mięśniówkę macicy, trzeba go wyciąć z miometrium, to wtedy trzeba poczekać, dlatego że to jest miejsce zmniejszonej oporności i musi się zagoić dobrze macica i nawet kilka miesięcy trzeba poczekać. To zależy wszystko od rozległości operacji. Pani Paulinko, live będzie zapisany, będzie dostępny jak zwykle u nas na płodność.pl TV na YouTubie. Oczywiście zapraszam wszystkich do zasubskrybowania kanału, tam jest bardzo dużo takiej wspaniałej wiedzy od najlepszych fachowców, więc zapraszam, zapraszam. A Panie Profesorze, tutaj Pani ma 34 lata i bardzo niskie AMH, 0,018. Czy uzyskanie ciąży z własnej komórki jest w ogóle możliwe? Tak, jest możliwe, to jest oczywiście możliwe. Nawet pacjentka z tak niskim AMH, czyli wygląda na przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajnika, ma zawsze kilka procent szans, że zajdzie w ciążę. Zawsze jest kilka procent szans, że zajdzie w ciążę. Tylko musicie, szanowne panie, myśleć tak troszeczkę też tak bezwzględnie i statystycznie czasami. Tak? Znaczy jest szansa, jest to kilka procent, tylko tyle, że czas mija i wcale nie będzie lepiej. Tak? To jest szansa. Tak? Ta szansa jest naprawdę mała. Więc trzeba sobie pomóc, tak? No, przy tak niskim AMH, czyli właściwie wygaśnięciu funkcji jajnika, metodą z wyboru jest dawstwo komórki jajowej. I jeżeli my nie widzimy w USG żadnego pęcherzyka lub jakiś jeden pęcherzyk, to robienie in vitro nie zwiększy szansy na zajście w ciążę. Jest jeden pęcherzyk, to możemy stymulować jeden pęcherzyk, tak? Czyli pacjentka samoistnie, dlatego że sami zachodzi w ciążę, bo ma właśnie takie pojedyncze pęcherzyki, które owulują. I pacjentka zachodzi w ciążę, ale zasadniczo niestety w takiej sytuacji to metodą z wyboru leczenia niepłodności akceptowalną, bardzo skuteczną i dobrą jest dawstwo komórki jajowej. No właśnie. No dobra, i takie jeszcze pytanko tu wpadło. Czy in vitro zwiększa prawdopodobieństwo wad genetycznych, a tym samym poronień, jeżeli zarodki nie były przebadane pod kątem PGS? Tak. Nie. Okazuje się, że nie, ale metoda PGS, czyli badania genetycznego zarodku, zmniejsza częstość poronień. To jest prawda, zmniejsza. Tylko trzeba pamiętać o tym, na czym polega problem z metodą PGS. To tak chwilę się pochylę nad tym. Problem polega na tym, że żeby możemy zrobić to, wykonujemy, nie ma problemu. Problem polega na tym, że te metody genetyczne, które służą do badania zarodków, stają się bardzo doskonałe, bardzo dobre. Ich czułość jest bardzo duża. Czasami zbyt duża czułość jest problemem. To widzimy teraz przy COVID-zie. Mamy testy z PCR-u, też one są zbyt czułe. Czasami dają na przykład dodatnie objawy u pacjentów, u ludzi, którzy są zupełnie bezobjawowi, nie wiedzą potem, co robić z takimi wynikami. Ale tutaj jest wbrew pozorom podobnie, bo możemy zbadać zarodki za pomocą PGS-u i dostać wyniki, które będą tak zwanymi mozaikami. Czyli zarodki będą miały częściowo dobry budowę, czy będą, my mówimy, euploidalne, nie będą miały wady, ale część tych komórek, które pobierzemy, trofoektodermy będą miały aneuploidię. I dostaniemy wyniki, które będą mozaikami. Teraz co mamy robić z takimi zarodkami? Czy podać mozaikę, czyli pacjentka musi mieć świadomość, że z takiej mozaiki może być zdrowe dziecko, ale może mieć wadę genetyczną. Najczęściej są to zdrowe dzieci, okazuje się, z tych mozaik. Ten zarodek w trakcie swojego dalszego rozwoju eliminuje te, które są nieprawidłowe, komórki. Coraz więcej badań to pokazuje, ale my nie wiemy na 100%. Tak? Gromadzimy zarodki, które mają potencjalnie wady,
I nie wiemy do końca, co robić z takimi zalotkami. Czy pacjentka, czy pani powinna zadać sobie pytanie, czy jeżeli pani dostanie taką sytuację, to zgodzi się pani, żeby podać pani zarodek, który potencjalnie może mieć wadę. Tak? Więc powstają pewne takie problemy troszeczkę natury etycznej, które nie do końca wiemy, jak interpretować. Na świecie toczy się teraz ogromna dyskusja na temat zastosowania tej metody. W Stanach Zjednoczonych ona jest bardzo popularna. Jest to związane także z całą komercją, z firmami, która wprowadza te metody, bo to dosyć dobrze wszystko funkcjonuje. Niemniej zaletą tej metody jest na pewno to, że ona zmniejsza częstość poronień, bo jak już podamy dobry genetycznie zarodek, bo tak o to chodzi, że podać dobry, to wtedy rzeczywiście zmniejszamy szanse na poronienia, dlatego że poronienia częściej występują, jak są wady zarodków. To jest prawda, ale ta metoda nie zwiększa szansy na urodzenie zdrowego i zdrowego dziecka jako takiego. Więc takich wyników na dzień dzisiejszy nie ma. To się zmienia. Może za pół roku, jak się spotkamy, inaczej będę mówił. W razie na dzień dzisiejszy są pewne wątpliwości związane z tą metodą i trzeba bardzo indywidualnie do tego podejść. Tak staramy się robić, kiedy jest konieczność. Namawiamy pacjentki, jeśli nie, mówimy o swoich wątpliwościach. Znaczy, to są wątpliwości, które wbrew pozorom będą dotyczyły pacjentki potem. Bo jeżeli ona otrzyma pewne wątpliwe wyniki, to już pacjentka będzie musiała zdecydować, co dalej robić, tak? Czy przechowywać te zarodki, jak trzeba te też płacić dla ośrodka oczywiście, co rok opłaty za przechowanie zarodków. Powstają różnego rodzaju dylematy i problemy, które potem trzeba będzie zdecydować, No, co z dalej tym, robić. tak, uporać się z tym. Dobrze, jeszcze pokażę jedno takie pytanie, żebyśmy tu panią uspokoili. Czy zarodek w drugiej dobie klasy 4B to dobra klasa? Miałam transfer takiego zarodka w sobotę. Kiedy najszybciej beta HCG może wyjść pozytywna? Ja wiem, że panie próbują robić sobie beta HCG. No, podany był zarodek, jaki był, przypuszczam, tak w tym przypadku, więc trzeba tak założyć, że okej, ale próbują robić sobie jak najszybciej to beta HCG. Ja rozumiem, bo to jest dla kobiety, która jest poddana procedurze in vitro, ten czas oczekiwania na betę to jest chyba najgorszy okres w życiu. Tak? Czas oczekiwania na betę. To jest ogromny stres, bo każdego dnia myśli się o tym, jaki będzie wynik. Ja to wiem, bo ja ciągle mam tę sytuację. Pacjentki bardzo często już swoje wyniki robią w szóstej dobie, w siódmej. My mówimy, że trzeba w dwunastej, tak? No to już niejednokrotnie otrzymujemy wyniki, że już w szóstej zrobiona beta. Tak? My zawsze mówimy, że później proszę robić, dlatego że zarodek czasami się implantuje bardzo późno i ta beta wychodzi. Czasami jest tak, że w dziesiątym dniu robimy i beta jest graniczna i potem może nam odskoczyć do góry. Więc my mówimy, żeby tego nie robić za szybko, tak? Żeby poczekać, po prostu cierpliwie przeczekać. Tym bardziej, że robienie tych wyników niepokój wprowadza, bo wyjdzie wynik, który jest jakoś trudny do interpretacji. My też czasami nie wiemy, co on oznacza, tak? Czy na przykład w dziesiątej dobie, jak jest tam 6 beta HCG, to jest dobrze, czy to nie jest dobrze? No nisko, ale to już jest dodatni, powiedzmy, wynik, więc już powinno być może dobrze, ale może na przykład było 32 dni wcześniej i spadło do 6, tak? Tego też nie wiemy. Tak? Więc wolelibyśmy nie wprowadzać niepokoju dodatkowego, więc już staramy się jako punkt odcięcia na całym świecie, tak się robi, traktować te około 12 dni, tak, po transferze, no i wtedy dopiero decydować. Czyli ja bym sugerował do 2 tygodni jednak poczekać, ale wiem i rozumiem, że to jest trudny okres. Bardzo trudny okres. Panie profesorze, pan wspominał, że pan miał chyba jakieś tam liczby przyszykowane? Tak, znaczy ja chciałem tylko pokazać panom jako przykład, jak wygląda na przykład test receptywności endometrium. Tak? Tu przygotowałem, żebyście zobaczyły, że to jest naprawdę działa i to jest wiarygodne i mamy z tego ciążę. Tak? Pokażę może najpierw wynik pacjentki, która ma normalnie receptywne endometrium. Tak? Zwróćcie pani uwagę, jest tutaj zielony taki trójkącik, tak? Tutaj od góry on jest, o, gdzie jestem tutaj, i szara strzałka. I ta szara, i zielony oznacza receptywne endometrium. Czyli ta konkretna pacjentka ma idealnie receptywne endometrium. Fajnie widać, tak? Weźmiemy teraz inną pacjentkę, która, zwróćcie pani uwagę, gdzie ma strzałkę szarą? Na tak zwanym przedreceptywnym wyniku, tak? Przedreceptywnym wyniku. Czyli endometrium jest przedreceptywne, tak? Czyli to jest druga sytuacja. I trzecia sytuacja, też trochę inna, ale też fajnie pokazująca, obrazująca. Zwróćcie pani uwagę, jest na granicy szara strzałka, tak? Na granicy zielonego i białego. Czyli tak zwane wczesne receptywne endometrium, tak? Czyli mnie pokazałem 3 sytuacje tak kliniczne, które się zdarzyły, ciągle się zdarzają i w przypadku przedreceptywnego endometrium oznacza to, i tutaj rzeczywiście z laboratorium mamy rekomendacje, mówi nam, że transfer zarodka powinien być dobę później niż normalnie byśmy podali. Czyli jak mamy blastocystę i podajemy ją w 6 dniu podawania progesteronu, czyli zaczynamy dzień 0
podania progesteronu i po tym w szóstym jakby dniu podajemy tą blastocystę, to normalnie podamy ją w szóstym dniu, tak byśmy podali, bez tego wyniku. Z tym wynikiem podamy ją dzień później. I żebyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie podali. I pacjentki do nas przychodzą, miały 3-4 nieudane próby transferu zarodków, robimy ten test, wychodzi wynik przedreceptywny, oferujemy im, żeby zrobić to później i proszę mi wierzyć, że to działa. Tak? Oczywiście nie u wszystkich pacjentek to działa, to znowu nie jest cud, ale co u trzeciej działa? U 30% pacjentek działa, czy to jest dosyć duża skuteczność. Jeżeli te endometrium jest wczesne receptywne, tak jak tutaj widziałem, ta szara strzałka była na granicy, no to wtedy robimy to 12 godzin później, czyli pacjentka odpowiednio wcześnie z rana, czy to 5 z rana zaczyna brać leki, progesteron zaczyna i transfer po tych 6 dobach robimy jej, po 5 dobach, po 6, robimy jej dopiero wieczorem, około 17, tak żeby dodać 12 godzin, żeby to endometrium bardziej dojrzało, tak? Czyli personalizujemy to postępowanie. Tutaj przyniosłem przykłady 3 takich wyników, które rzeczywiście fajnie to obrazują. Mogę jeszcze pokazać, bo też przygotowałem od naszych ostatnich pacjentek wyniki tych testów mikrobiomu, które będziemy stosować, też wynik. Mamy na przykład wynik pacjentki, który ma zupełnie normalny mikrobiom, tak? Pokażę Panią. W kółko jest zaznaczone, długopisem zaznaczyłem tutaj, tutaj długopisem, lactobacillus, tak? Lactobacillus, czyli pałeczki kwasu mlekowego, 94%, normalny wynik, tak? A miałem pacjentkę, która miała pławy, nie wychodziły jej implantacje, problem ogólnie z in vitro i zrobiliśmy jej wynik tego mikrobiomu. Zwróćcie Państwo uwagę, lactobacillus 0%, tak? Czyli pokazał, że jest 0%. I w tym teście ALIS, drugim teście obok, wyszło, że Escherichia coli jest konkretną bakterią, wiemy dalej, jak postępować pacjentom. Ale czasami mamy wyniki, tutaj jest na przykład pokazany u pacjentki wynik taki, gdzie jest wynik tak zwany lactobacillus jest 80%. I jest to nazwane przez tutaj twórcę tego testu jako delikatna dysbioza, mild dysbiosis. Nie? Ten wynik oznacza, że pacjentce probiotyki powinniśmy stosować, czyli nie ma jakichś bakterii konkretnych tam, ale ilość tych kwasu, pałeczek kwasu mlekowego spadła i wtedy ona powinna stosować tylko probiotyki, tak? To jest fajne, to wymaga też czasami wsparcia dietetyka, u nas też w klinice jest dietetyczka, która z nami współpracuje, więc teraz będziemy się starać tak ustawić, że dietetyk też będzie współpracował z pacjentkami w przypadku takich nieprawidłowych różnych wyników, tak? Żeby nie tylko probiotyki stosować w formie tabletek, bo tak można, ale także w formie właściwego odżywiania, o jogurtów i innych tego typu składników. Dobrze, jak pan też od razu powiedział test ALIS, to jeszcze takie pytanko wpadło. Pan coś mówi, a tu wypływa. Tak. Czyli CD138 wyszły na poziomie granicznym. Warto zrobić dodatkowy test właśnie ALIS i lub MMA? Powiem szczerze, że dwa. ALIS starczyłby sam ALIS, tak? Tylko czasami jednak koreluje wynik jednego z drugim. I takie wyniki, jak tu są, to są, fajnie ktoś napisał, bo to są takie graniczne wyniki, to są dosyć restrykcyjne kryteria, ja też takie stosuję przy CD138, dosyć restrykcyjne, wtedy tak, wtedy bym zalecił wykonanie dodatkowo tych wyników, a nuż może coś wyjdzie. Trzeba pamiętać tylko, żeby przed tym testem antybiotyków nie brać jakiś czas, ja to wszystko będę mówił indywidualnie wtedy, jeszcze jak spotkamy się może na jakimś slajdzie za jakiś czas, to już będę jeszcze więcej doświadczeń podzielić i pokazać konkretne wyniki. Szanowni Państwo, wrzuciłam tam pod naszym filmem w komentarz wrzuciłam właśnie linki, tak, do tego właśnie, do tej aplikacji Live, wrzuciłam też do testu BeReady, tam sobie możecie spokojnie poczytać na temat właśnie tych nowości, tak, które no, wspierają, a wiadomo, tak jak Pan Profesor właśnie powiedział, nawet jeżeli to jest 1%, to jest bardzo dużo 1%, tak? Zależy od pacjentki. Na pacjentki, która ma 25 lat, to nie jest dużo, ale dla pacjentki, która ma 41 lat, to walczymy o każdą komórkę. Tak, tak, dokładnie tak. To już jest potem naprawdę, no, z własnego doświadczenia wiem, tonący brzytwy się chwyta w tych momentach i po prostu robi wszystko, żeby choć, nawet jeżeli jest połowa szansy. Mam nadzieję, że nie brzytwy. Mam nadzieję, że za dużo brzytwy ostrej nie stosujemy. Brzytwy dla portfela czasami, niestety, bo są to drogie metody. Ale walczymy, żeby to wszystko stało się bardziej ekonomiczne. Pytałam się wszystkiego, nie pocięłam się, więc jest okej, okay, tak? I w końcu się super udało. Fajnie, panie profesorze, że no fajnie, że kurczę, szukacie takich innych rozwiązań, że myślicie o tym, żeby jeszcze coś innego. Cały czas ta medycyna jednak idzie do przodu. No i właśnie dziękuję.
takim właśnie pasjonatą jak pani i docent Pierzyński. Ta medycyna właśnie cały czas idzie do przodu, no i co dla nas jest po prostu no, na wagę złota, dla nas pacjentek, i to jest bardzo potrzebne i na to czekamy cały czas, tak? Nie tylko ja, ale no tak jak się mówi, niestety z tą niepłodnością ma chyba coraz więcej ludzi problemów, więc no i coraz więcej ludzi pewnie będzie się zgłaszać do klinik leczenia niepłodności. Panie profesorze, na dzisiaj już skończymy. Ja zapraszam oczywiście na spotkanie kolejne. Jak znowu tutaj coś pani, ja widzę jedno pytanie, pyta, czy jak jest wycięty lewy jajowód, że wycięty jest prawy jajowód, a lewy niedrożny, czy jest szansa na udrożnienie lewego jajowodu? Nie. Nie udrażnia się jajowo, to nie są skuteczne metody. No niestety właśnie in vitro w tym przypadku jako jajowodowy czynnik jest metodą z wyboru. Tu już odpowiadam, bo widzę z boku takie pytanie. No, na koniec. Tak, bo tu cały czas coś tam wpada, to jeszcze jak pan widzi z boku, to jeszcze tutaj na samym końcu wpadło też takie pytanie, bo ja widzę samą końcóweczkę teraz. Czy test BeReady, już przeczytam też na głos, czy ERA test BeReady wykonuje się w cyklu przed stymulacją, czy już w cyklu stymulowanym? Możemy wykonać test BeReady przed stymulacją, wystymulować, uzyskać zarodki i potem zrobić transfer w zależności od tego, jaki jest wynik testu. To też zależy od wieku pacjentki. Tak? Czasami jest tak, że staramy się to bardzo szybko robić. Stymulację, test BeReady i potem transfer. To wszystko zależy od bardzo konkretnej sytuacji. Także to jest dosyć elastyczne. Jeszcze tutaj takie pytanie poboczne, oj nie widziałam, bo mi tutaj koleżanka z grupy jeszcze wrzuca po boku, to też jeszcze przeczytam, bo to też jest ważne i rozwiewa wątpliwości na temat aplikacji, już wyświetlam, żeby pan też widział i czytam jak zawsze. Czy do państwa badania live i korelacji z PGS będzie ograniczenie wiekowe? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby było ograniczenie wiekowe. Problemem wiek jest dlatego problemem, bo u starszych pacjentów z zaawansowanym wiekiem dozorczym, to wolę to, bo to jest taka zaawansowana forma trochę, u tych pacjentek po prostu jest mniej zarodków, czyli jak jest mało zarodków do wyboru, no to nie ma sensu. Tak samo z PGS-em, no uzyskamy dwa zarodki, to musimy je teraz biopsję zrobić, czyli zrobić biopsję, potem zamrozić, wysłać, uzyskać wynik i z dwóch zarodków przyjdą dwa podejrzane wyniki na przykład, tak? Tu jest problem. W Stanach Zjednoczonych robi się na przykład tak, że pacjentki, tylko to jest drogie, ale robi się tak, się stymuluje kilka razy, 3-4 razy pod rząd, żeby jak najwięcej komórek uzyskać, jak najwięcej zapłodnić i potem jak najwięcej zarodków uzyskać. I potem wszystkie zarodki wysyła się do badania i z tych wszystkich zarodków wybiera ten, który jest dobry. Tylko to jest związane z kosztami, bo każda stymulacja i punkcja to jest jakby koszt rzecz, ale robi się takich stymulacji ileś, tak, żeby uzyskać jak najwięcej komórek jajowych, właśnie u starszych pacjentek szczególnie. Tak, także takie sytuacje też się robi. To jest też indywidualne. Panie profesorze, tutaj jeszcze jest pani Małgorzata, na samym dole też pisze. Pani Małgorzata ma 44 lata i rozpacza, że już niestety z in vitro nie może skorzystać i musi się pożegnać z macierzyństwem. Nie, może pani się starać o dawstwo komórki jajowej. O, widzi pani, i to jest... Mamy dobry program, zapraszamy. I to jest rozwiązanie, pani Małgosiu. No to widzi pani, dobrze, że pani pisze, że dopiero dołączyła i od razu widzi pani, taka fajna informacja. Więc nie musi się pani wcale z tym macierzyństwem pożegnać, tylko trzeba się w fachowe ręce oddać. Jasne. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za rozmowę, za te nowości, które pan wprowadza, które są na wagę złota i mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej, coraz bardziej płodno to będzie u państwa, no i super, bo my czekamy, zawsze czekamy, bo dla nas choćby te 0,5% to jest walczymy na wagę złota. Na każdy procent walczymy. Dokładnie, a dla nas jest to na wagę złota, więc tacy fachowcy są na wagę złota jak państwo. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, proszę pozostać w bardzo dobrym zdrowiu, będziemy się też widzieć z docentem Pierzyńskim, jeszcze nie ustaliłam daty, ale będziemy i pewnie będziemy kolejny jakiś fajny temat na tapetę brali, jasne, żeby państwu wesprzeć. Ja pokazuję, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali, a no właśnie, o live, ale tam macie, tak jak powiedziałam, w komentarzach wrzuciłam linka, więc możecie sobie spokojnie poczytać na ten temat. I tak jak mówię, film będzie zawieszony, można go odtworzyć. A za dzisiaj dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Profesorze, do usłyszenia.
Szanowni Państwo, dziękuję również jak zwykle firmie MSD Polska, która nas wspiera w edukacji. Serdeczne podziękowania, bo dzięki Wam docieramy do większej liczby osób potrzebujących. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia.